Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny haul zakupowy, czyli to, co lubię ja i lubicie Wy. Więc przedstawię Wam wszystkie produkty, które kupiłam i opowiem gdzie, za ile, jak i co i wszystko Wam opowiem. A więc zacznę od tych piękności. Są to pędzle Sinsaya. Bardzo mi się podoba ich wygląd. Zaraz wyciągniemy sobie. Wygląda to tak. Proszę, taki ładny, śliczny. Cudownie to wygląda. Bardzo mięciutki pędzelek. I ten zestaw tych pędzelków kosztował 25,99. Więc bardzo mało. Każdy ma taki ładny. Tutaj mamy skośny, puchaty. Tutaj mamy duży, puchaty do pudru. Wszystkie są. Ten jest jeszcze większy od tego. Nie wiem jakim cudem. Piękne mają te zakończenia. Tutaj mamy puchaty, płaski. Śliczne, po prostu śliczne. Tutaj mamy puchaty okrągły i malutki, skośny, płaski. Za ten zestaw dałam 25,99, tak jak już wcześniej mówiłam. W Sinsaya wyglądają one wszystkie razem tak. Wszystkie mają piękny tutaj to trzymadełko, rękojeść. O, tak ładnie to powiemy, rękojeść. Są puchate, są śliczne, bardzo mi się podobają. Sinsaya na plus. Kolejnym z produktów, które kupiłam, są skarpeciaki. Uwielbiam te puchowe skarpeciaki. Milusie. Te kupiłam w Tedim. Nie wiem, czy w Waszym mieście jest ten sklep. U mnie w Gdańsku jest. Teddy, taki sklep wielobranżowy powiem. Jest tam dużo rzeczy. Ja akurat sobie wybrałam skarpeciaki. Kosztowały one 5 zł. Są w takim ładnym niebiesko-zielonym kolorze miętowym. I są miluśkie. Taki mały haul, że tak powiem, bo dużo rzeczy tutaj nie mam, ale trochę jest. Kolejnym produktem są spineczki. Spineczki, takie klipsiki. Do jakiejś fryzury będzie łatwiej oddzielać włosy dzięki nim. I też je wzięłam sobie wtedy. Również one kosztowały 5 zł. Więc spoko, tanio, fajnie. Kolejnym produktem, który kupiłam, tym razem kupiłam ten produkt na Vinted. Te produkty. Są to próbki. Próbki podkładów. Ja lubię robić testy różnych podkładów, żeby wiedzieć, co mogę sobie kupić fajnego. Więc wzięłam sobie kilka takich parę próbek różnych. Tutaj akurat mam Benefit, jest to Hello Happy, tutaj są trzy różne kolorki, 1, 2 i 3. Ja już miałam ten podkład, chyba nawet jeszcze go mam troszeczkę, jak się nie mylę. Moim kolorkiem jest kolorek 1, więc najjaśniejszy z tej palety. A te inne kolorki przydadzą się do jakichś kreatywnych filmów, więc na pewno wykorzystam to. Ten produkt w pełnym wymiarze, taki podkład, w Sephorze kosztuje 165 zł za pełne opakowanie. Są też miniaturki, mniejsze wersje. Ja kupiłam właśnie sobie mniejszą wersję też i kosztowała ona, chyba była za 24 zł akurat na przecenie, więc spoko. Te próbki wszystkie kupiłam za 5 zł na Vinted czy coś takiego. Kolejnymi próbkami są próbki, o dziwo, z marki Beauty Blender. Nie wiedziałam, że oni mają podkłady. Myślałam, że zajmują się tylko gąbeczkami. Nie wiem, jak to się czyta. Tutaj macie nazwę, bo ja pewnie coś przekręcę jak zwykle. No niestety mamy tutaj dwie takie same, tutaj są dwie takie same próbki. Myślałam, że troszkę więcej kolorów, bo tutaj jak widać na ich palecie z tyłu mają bardzo dużo kolorów. I tutaj jak już patrzę po tych wszystkich kolorach, 1,10 by był mój, a tutaj się zaczynają od 2,10. Są dosyć ciemne, ale myślę, że też do jakichś kreatywnych makijaży można to wykorzystać. Jeszcze miałam jedną próbeczkę w cenie tych 5 zł i jest to próbeczka bazy pod podkład Pora Benefitu, już mówiłam Wam dużo razy o niej, korzystam z niej, jest to baza wygładzająca, mam pełny wymiar i mam mniejsze próbeczki w domu, więc jak najbardziej używam. Kolejnym produktem jest próbeczka, jak widać, Wishful od Huda Beauty. Jest to taki lekki kremik, baza, którą możemy nakładać rano i wieczorem. Jest tutaj taka próbeczka, taka kapsułeczka. To też mnie kosztowało chyba 30 zł. 30, nie, nawet nie, chyba 20, coś takiego. Znalazłam to na Sephorze. I za 55 gram na Sephorze kosztuje takie opakowanie 219 zł, ale akurat teraz zauważyłam, że jest promocja i jest to przecenione na 163,90. Więc, no nie wiem, z
testuję sobie. Myślę, że tutaj w taki dosyć to jest ciężkie, więc ten kremik sobie wytestuję. Myślę, że starczy na parę razy taka ampułeczka, jeśli chodzi o samą buźkę. Jeśli słyszycie gryzienie, to oczywiście Luna musi gryźć, jak ja nagrywam. Ale to już normalne, mam nadzieję, że do tego się przyzwyczailiście. Luna chce wyjść tu ze mną nagrywać, no ale niestety nie ma dzisiaj takiej możliwości. Więc lecimy dalej. Kolejnym produktem, który kupiłam, jest szampon. Mam nadzieję, że tutaj widać. Szampon Molton Brown. Kupiłam go również za jakieś 6 zł, ale z tego, co zdążyłam się zorientować, na Look Fantastic pojemność 300 ml kosztuje 94 zł. Tutaj mamy taką próbeczkę 50 ml. Myślę, że jest to dosyć spora próbeczka. Fajnie wygląda ten produkt. Ma fajną tutaj zakręteczkę. Pachnie dosyć tak cytrusowo. Jakbym czuła troszkę cytrynkę, limonkę. No nie wiem. Widziałam, że Molton Brown ma dosyć spore ceny. Nie wiem, czy to jest dlatego, że produkt jest dobry. Produkty z tej firmy są dobre, czy dlatego po prostu, bo firma, więc nie wiem, to jest wszystko do sprawdzenia. Jeśli ktoś z Was korzystał z tych rzeczy, które pokazuję, chętnie usłyszę Waszą opinię na temat tych produktów, możecie mi ją napisać w komentarzach, ja chętnie przeczytam i Wam odpiszę, co ja o tym myślę, jak już użyję produktu. Zresztą zawsze możecie znaleźć moje recenzje każdego produktu, które Wam tutaj pokazuję, albo na moim TikToku, albo na moim Instagramie, więc na pewno gdzieś znajdziecie opis z każdego produktu. Kolejnym produktem, który znalazłam, jest żel do czyszczenia dłoni. Spójrzcie, jaki on jest prześliczny, on ma takie drobinki brokatu w sobie. Jest to Mercy Handy 30 ml. I w Sephorze on kosztuje 14 zł. Ja go kupiłam bodajże za jakieś 5 czy coś takiego na Vinted. Jak już dobrze wiecie, ja jestem vintedziarą, wyszukuję fajnych rzeczy i wszystko kupuję, co mogłoby mi się przydać. Jak ja nie zużyję, to na pewno mój mąż zużyje albo ktoś z mojej rodziny. Kolejnymi produktami, tutaj musiałam się schylić, są kule, które dzisiaj zakupiłam, ponieważ zbliża się Dzień Kobiet. I już zaczynają w sklepach wystawiać kosmetyki, naprzód robić na nie promocje. Więc ja się załapałam, tak jak w zeszłym roku, w tym roku, w Auchan, Auchan, jak wolicie mówić, pojawiły się kule. W zeszłym roku były one mniej takie designerskie, bardziej takie zwykłe, po prostu delikatnie, powiedzmy, zielone, delikatnie różowe. A teraz tutaj mamy arbuzika pięknego, przepięknego i mamy również truskaweczkę. Pachną cudownie, naprawdę. Zapach jest aż do zjedzenia. Ja to uwielbiam, takie owocowe zapachy. Truskaweczka może trochę mniej, ale arbus naprawdę super pachnie. Nie są to kule jakiejś super jakości, bo ja już korzystałam z takich kul wiele razy. Mam swoją ulubioną markę kul, o której Wam już opowiadałam w wcześniejszych filmach, ale gdy nie mam innych, to takie też zaspokajają moje zmysły w kąpieli. Powiem tak, że ja lubię, jak pachnie w kąpieli, jak coś się dzieje, jest kolorek i tak dalej. Przy tym się tak naprawdę relaksuję i mi to pomaga w relaksie. Więc naprawdę polecam, jeśli nie powiedziałam, bo już dostałam słowotoku i nie wiem, co mówiłam, to powiem Wam jeszcze, że kosztowały one 4,99 za sztukę. Myślę, że to nie jest wysoka cena. Jeśli chodzi o kule, jeśli to są tej samej firmy, co były w zeszłym roku, to one wcale nie są takie złe. Może nie mają jakichś tam olejów w sobie, czy jakichś tam super nawilżenia nie powodują po użyciu ich w kąpieli, ale na pewno dają fajny zapach i fajnie się chilluje w takiej wanience z taką fajną, zabarwioną wodą, tak ładnie pachnie i jest tak spoczko jak dla mnie. Ja lubię takie rzeczy. Zostały mi już chyba tylko, się rozglądam, ale już mi chyba zostały tylko dwa produkty. Jednym z tych produktów jest maska czerwona glinka, relaksująca i energetyzująca. Jest ona z Sephory i do mojego zamówienia, moim zamówieniem były wszystkie próbki Molton Brown i ten żelik do rąk. Dostałam właśnie to jako gratis. Na razie niestety nie
wytestuję tego, jestem zatrzymana, jeśli chodzi o maski i inne rzeczy, ponieważ niezbyt dobrze ostatnio dzieje się na mojej buzi, przez to, co dzieje się na świecie, trzeba nosić maseczki i w niektórych momentach się jest uzależnionym od tej maseczki, bo się pracuje w maseczce, wychodzi w maseczce, gdziekolwiek idzie w maseczce i po prostu takie brzydkie rzeczy dzieją się na buzi, więc ja jestem na razie odcięta od takich rzeczy, muszę wyleczyć to, co mam na swojej buzi, zaleczyć to i potem wrócimy do testowania takich maseczek. I ostatnią rzeczą, którą mam tutaj, jest to znowu od Huda Beauty Wishful Get Even Rose Oil. Jest to olejek różany od Huda Beauty. Zoom prosimy. Jest to olejek różany. Kupiłam go na Vinted za 30 zł. Jest tutaj 10 ml, czyli to jest taka troszkę większa próbeczka. Myślę, że na długo on starczy, ponieważ olejku na buzie nie używamy za dużo. Na Sephorze znalazłam, że olejek w pełnym wymiarze ma 31 ml i kosztuje 289 zł, więc to prawie jakbym kupiła takie 3, ja zapłaciłam za niego 30 zł, czyli jakbym kupiła takie 3, to bym zapłaciła 90, a nie 289, więc myślę, że spoko cena. Ja na pewno użyję tego olejku również, jak już tutaj zaleczę moje niedoskonałości. Pokażę Wam jeszcze. Wygląda to w ten sposób. Może tak. Taki żółciutki, więc spoczko. Ładnie pachnie. Tutaj trochę sobie... No tak bardzo, jak ktoś lubi róże, to na pewno mu się spodoba. Ja nie jestem fanką róży, zapachów róży. Bardziej jestem fanką zapachów owocowych. Ale można spróbować, czy on będzie działał, czy coś się zadzieje, czy ta skóra będzie nawilżona, no na pewno spróbuję. I to taki był szybki haul zakupowy, więcej produktów na dzisiaj już nie mam, więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli podobał się film, i subskrypcji, żeby nie ominął żaden film. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!